Nie wierzę w środowiska. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak środowiska. Są grupy ludzi, którzy się przyjaźnią, którzy robią coś podobnego, jest im po drodze, którzy wspierają, którym się podoba to, że się różnią, cieszą się nawzajem ze swoich sukcesów, tworzą coś razem. Wierzę w indywidualności i wzajemne relacje takich ludzi, z których wynika coś dobrego, coś, co idzie do przodu, coś twórczego, albo wręcz przeciwnie, i tyle. Ogień jest pewnym demiurgiem, ogień człowieka stworzył, człowiek ewoluował przy ogniu. A skończyło się tym, że jeden człowiek, jedni ludzie, drugich ludzi poprzez ogień uwalniają od ich ziemskiego bytu. Podczas drugiej edycji Tygla Kultury zobaczyłem performance Kennego McBride poświęcony pamięci. Odnosił się właśnie do ofiar systemu socjalistycznego. Utkwiło to we mnie dosyć głęboko. No i zaowocowało właśnie tym projektem Zniczami Pamięci. Chciałbym, żeby Znicze Pamięci pojawiły się wszędzie, gdzie były toczone wojny, gdzie były ofiary, gdzie cierpieli ludzie. Chciałbym, żeby przypomniały tym, którzy już zdążyli zapomnieć, przyzwyczaić się do takiego normalnego życia, że to wcale tak dalej nie musi być, że w każdej chwili idea, która zrodzi się w czyjejś głowie, czy w grupie, czy w jakiejś organizacji, może zburzyć ten porządek świata. Żyjemy w takim bezpiecznym świecie. My żyjemy tutaj w Europie, ale gdzie indziej wcale tak nie jest. Ale ponieważ nam jest tak ciepło i błogo, to mamy wrażenie, że tak będzie, zawsze, że tak będzie nadal. A ciepło jest do pewnego momentu, bo ogień spala, ogień również zabija, nie tylko ogrzewa.